Znajdujemy się w bardzo odległej przyszłości. Ludzkość odkryła wiele tajemnic wszechświata i teraz podróżuje międzyplanetarnie. Każda planeta stworzyła swój naród oraz domostwo, rządzone przez księcia, który podlega cesarzowi, Szaddamowi Korino IV. Jedną z tych planet jest Arrakis. Jest to pustynna planeta, z jedynym źródłem rzadkiej substancji zwanej przyprawą. Przedłuża ludzką żywotność i jest kluczowa dla podróży międzygwiezdnych. Dlatego Arrakis, pomimo swoich trudnych warunków, uważana jest za najcenniejszą planetę we znanym wszechświecie. Z tego powodu szlachetne rody chcą rządzić tą planetą. Na początku filmu, miejscowy mieszkaniec Arrakis o imieniu Czani opowiada, że od dawna rządzi nimi Harkonen. Panuje tyrania, a mieszkańcy nie mogą przeciwstawić się ich domostwu, który podlega kontroli cesarza. Wspomina, że pewnego dnia ich oddziały opuszczą Arrakis. Ale jest pewna, że cesarz wyśle kogoś innego na ich miejsce. Przenosimy się do planety Kaladan, rządzonej przez atrydów, gdzie książę Paul budzi się z snu. Podczas śniadania z matką, Jessyką, rozmawiają o organizacji Baini Gesserit. Jest to tajemnicze stowarzyszenie, posiadające zaawansowane zdolności fizyczne i umysłowe. Od dłuższego czasu Jessyka, która należy do organizacji, szkoli Paula w kontrolowaniu mocy zwanej głosem. Paul także posiada unikalne moce przewidywania przyszłości. Ojciec Paula, Leto, który jest księciem domu Atrydów, ma ważne spotkanie z przedstawicielami Landsradu, organu politycznego reprezentującego wszystkie szlacheckie rody. Wieczorem wszyscy na planecie witają gości, którzy przynieśli notatkę od samego Szadama. Cesarz, który niedawno usunął dom Harkonnen z Arrakis, chce, by atrydzi zajęli ich miejsce. Książę Leto jest zaniepokojony sytuacją, ale wykonuje rozkazy. Podczas spotkania Jessica zauważa członka organizacji Baney Gesserit, patrzącą na Paula. Spotkanie kończy się, gdy Leto, przy pomocy swojego pierścienia, potwierdza, że będą przestrzegać rozkazów i udadzą się na Arrakis. Wojsko przygotowuje się do wyjazdu, wśród nich jest żołnierz Duncan, jest świetnym wojownikiem i przyjacielem chłopaka. Pol od pewnego czasu ma wizję jego śmierci na Arrakis, czym martwi się. Duncan zapewnia go, że nic mu nie będzie i udaje się na planetę, by przygotować się na przybycie głowy rodu. Podczas rozmowy ojca z synem, Leto wyjaśnia, że nie ma zamiaru zdobywać bogactw za wszelką cenę, zamiast tego planuje zaprzyjaźnić się z ludźmi z Arrakis, zwanymi fremenami. Następnie Pol razem z Halekiem zaczynają trening. Na ręce mają urządzenie, które tworzy warstwę ochronną wokół ich ciała. Halek obawia się, że zostaną zaatakowani przez zazdrosnych Harkonenów, dlatego prosi Paula, aby był ostrożny, gdy dotrą na Arrakis. W domu Harkonenów książę Baron i jego siostrzeniec Raban rozmawiają o tym, jak ostatni statek opuszcza Arakis. Raban wyśmiewa decyzję cesarza, jednakże jest zaskoczony, gdy Baron ujawnia, że cesarz tak naprawdę planuje upadek atrydów, ponieważ jest zazdrosny o ich rosnącą popularność. Na Kaladan, Jessica budzi Paula i zabiera go do lekarza, aby zbadać jego parametry życiowe. Następnie okazuje się, że członkowie stowarzyszenia dowiedzieli się o wizjach Paula i chcą sprawdzić, czy to on jest tym jedynym, którego od dawna oczekiwali. Członkini każe mu włożyć rękę do pudełka, by przetestować jego kontrolę impulsów, co udaje mu się z wielkim wysiłkiem. Gdy zdał test, Jessica mówi Paulowi, że żeńska organizacja, Bejni Geserit, od lat kieruje polityką z ukrycia. Starannie krzyżują linię krwi, aby narodził się człowiek, który będzie miał potencjał, aby ocalić Arrakis przed eksploatacją przyprawy. Następnego dnia cała rodzina i ich wojska lądują na planecie. Zostają powitani przez tubylców, którzy już zostali poinformowani, że Pol jest ich mesjaszem, choć on sam uważa to za przesąd. W swojej komnacie studiuje wiedzę o planecie, gdzie dowiaduje się o ogromnych robakach, czerwach. Przyciąga ich ten sam rytm, dlatego fremenowie poruszają się w nieregularny sposób po piasku. Kiedy Pol ogląda hologramy, z ściany wyłania się insekt i próbuje go zgładzić, ale zauważa go w odpowiednim momencie. Okazuje się, że żołnierz Harkonenów ukrywał się w ścianie, odkąd opuścili planetę. Tymczasem baron spotyka się z Mochaim, która wie o ich planach zniszczenia Atrydów. Nie jest w stanie temu zapobiec, jednakże prosi barona, by ocalił matkę i syna. Po chwili zgadza się, ale to tylko pretekst, by zniszczyć ich w inny sposób. Na Arakis odbywa się spotkanie, podczas którego urzędnicy omawiają plan wydobycia przyprawy. Harkonenowie zostawili im uszkodzone maszyny, skazując ich na porażkę. Po pewnym czasie Pol spotyka się ponownie z Duncanem. Żołnierz od czterech tygodni mieszkał z fremenami na pustkowiach. Opowiada mu o ich sposobach przetrwania oraz o społeczności zwanej Siecz i ich liderze Stilgarze. Stilgar pojawia się w pałacu, gdzie Leto proponuje mu współpracę, ale on wyśmiewa go za zabieranie ich dóbr, bez żadnych korzyści dla mieszkańców. Rozstają się w dobrych stosunkach po tym, jak Leto obiecuje nigdy im nie zaszkodzić. Następnego dnia Leto i jego zespół udają się sprawdzić złoża przypraw. Spotykają lokalnego ekologa imperialnego, dr Kainz. Sprawdza ona integralność skafandra Leto, który ma przetwarzać pot i mocz na wodę pitną. Podczas sprawdzania skafandra Paula, Kainz zauważa, że zna on zwyczaje Fremenów, pomimo że jest to jego pierwszy raz. Sprawia to, że myśli o proroctwie, które mówi, że ich Mesjasz będzie znał ich sposoby życia, pomimo że pochodzi z innego kraju. Następnie wszyscy udają się, aby sprawdzić złoża. Podczas zwiedzania widzą czerwia zbliżającego się do maszyny, wydobywającej przyprawę. Wydaje się to być zwykłym problemem, ponieważ zostaje wysłany nośnik, aby przenieść go w inne miejsce. Jednakże kotwica nośnika się psuje i nie jest w stanie podnieść maszyny. Leto szybko działa i rozkazuje wszystkim zbliżyć swoje ważkokoptery do kombajnu i zabrać załogę na pokład. Lądują na piasku, kilka minut przed atakiem robaka i udaje im się uratować załogę. Jednakże, Pol wdycha przyprawę, po czym nie i ma wizję. Końcowo udaje im się uciec z paszczy ogromnego robala. Pol wyjawia, że w swojej wizji po raz kolejny widział Fremenkę. Mówi, że że jest w ciąży, ale kobieta nie dowierza w to. Na planecie imperialnej, armia przygotowuje się do ataku na Atrydów. Nazywani są oni Sadukar, są jedną z najbardziej zabójczych i najsilniejszych armii w galaktyce. Na Arakis lekarz przynosi Paulowi lekarstwo. Ale chłopak nie wie, że lekarz zawarł układ z baronem, a lekarstwo sprawi, że zapadnie w głęboki sen. Leto i Jessyka również dostają lekarstwa, ale Leto ich nie przyjmuje. Po pewnym czasie armia Sadukar przystępuje do ataku. Leto budzi się i zdaje sobie sprawę, co się dzieje, ale zanim może cokolwiek zrobić, lekarz trafia go strzałą, która powoli go usypia. Na zewnątrz armia Sadukar sieje spustoszenie, zaskakując armię Atrydów. Wróg jest dwukrotnie liczniejszy. A wszystkie osłony na planecie zostały wyłączone, niszcząc okręty bez najmniejszego oporu. Tymczasem lekarz mówi leto, że baron porwał jego żonę, więc musiał zdradzić ich rodzinę. Zdejmuje pierścień leto i umieszcza trujący ząb w szczęce, mówiąc, że jeśli zagryzie go wystarczająco mocno, z zęba wydobędzie się trujący gaz. W międzyczasie armia Sadukar porwała matkę i syna, aby wyrzucić ich na pustkowia. Pol budzi się w helikopterze obok związanej i zakneblowanej matki. Próbuje manipulować żołnierzami, używając swojego głosu, co końcowo się udaje i pokonują porywaczy. Znajdują zestaw fremenów pozostawiony przez lekarza i ukrywają się na pustyni. Tymczasem Leto leży przed baronem, pojawia się lekarz, który prosi o uwolnienie żony, ale jedyne co dostaje, to kose w żebra. Baron ogłasza koniec domu atrydów, nie widząc innej możliwości. Leto gryzie sztuczny ząb i wydobywa trujący gaz, który uśmierca wszystkich w pokoju. Paul i Jessica ustawiają namiot, który był w zestawie. W plecaku znajdują notatkę od lekarza i pierścień Leto, rozumiejąc co się stało z właścicielem. Następnego ranka Duncan, który przetrwał inwazję, znajduje fremenkę Kynes i prosi ją o pomoc w poszukiwaniu Paula i Jessyki. W pałacu barona jego żołnierze wchodzą do pokoju po tym, jak gaz ulotnił się. Są zaskoczeni, widząc barona przylepionego do sufitu i oddychającego. W tym czasie Paul dostaje haju od przyprawy zawartej w powietrzu i zaczyna mieć wizję wojny, która ma nastąpić w przyszłości. Widzi siebie pokonującego masę ludzi, a ten widok sprawia, że zaczyna się dusić. Zaniepokojona matka uspokaja swojego syna. Jakiś czas później chłopak zakłada pierścień swojego ojca, przyjmując tytuł księcia Atrydów. Wkrótce zostają odnalezieni przez Dunkana, który zabiera ich do Kains. Znajdują się w starej stacji ekologicznej, która miała zapewnić wodę na planecie. Gdyby projekt przetrwał, Arakis stałoby się rajem. Jednakże, zanim projekt został ukończony, odkryto przyprawę w piasku. Cała uwaga została skierowana na wydobycie wartościowej przyprawy, a projekt został porzucony. Jakiś czas później armia Sadukar dociera do ich kryjówki i rozpoczyna się walka. Duncan postanawia kupić im trochę czasu i niszczy jednego przeciwnika za drugim. Ostatecznie ginie w walce, ale trójce bohaterów udaje się uciec. Jessica i Paul wsiadają do waszko koptera, w którym mają udać się na południe, aby spotkać się z Fremenami, którzy im pomogą. Kain planuje udać się do innej stacji. Matka i syn odlatują, a Kainz wkrótce zostaje złapana przez żołnierzy Sadukar. Gdy mają zadać ostatni cios, doktor przywołuje czerwia, który wszystkich pożera. Wasz kopter jest ścigany, więc Pol wpada w burzę piaskową, sprawiając wrażenie, że już po nich. Tymczasem baron kąpie się w lekarstwach, aby wyleczyć obrażenia spowodowane trującym gazem. Jego siostrzeniec Raban raportuje, że rozprawili się z matką i synem. Baron rozkazuje Harkonnenom kontynuować wydobycie przyprawy i unicestwić wszystkich fremenów. Paul i Jessica lądują na pustyni, przebierają się w skafandry pustynne i podążają na południe. Idą przez cały dzień, podczas którego Paul cały czas ma wizję o przyszłości. Zatrzymują się na chwilę odpoczynku, gdy nagle słyszą głośny hałas. Paul zdaje sobie sprawę, że w pobliżu jest czerw. Zaczynają uciekać, ale robak jest coraz bliżej, gdy jest bliski pochłonięcia dwójki, w oddali słychać wabik, za którym podąża. W tym momencie Stilgar i jego grupa otaczają ich. Planują się ich pozbyć, aby zdobyć wodę z ich ciał, ale powstrzymuje ich przywódca, twierdząc, że Pol jest tym jedynym. Pozostali mu nie wierzą, mówiąc, że Pol jeszcze nic nie udowodnił. Jeden z nich obraża Jessykę, nazywając ją starą i słabą. Ona udowadnia swoją siłę, trzymając mężczyznę jako zakładnika. Przywódca prosi wszystkich, żeby udali się do tabr, gdzie los Paula i Jessyki zostanie ustalony. Wtedy dziewczyna z wizji Paula pojawia się przed nim i przedstawia się jako Chani. Kiedy przygotowują się do wyjścia, jeden z Fremenów nalega, aby stoczyć pojedynek z Paulem. Chani wręcza mu sztylet z jego wizji i zaczyna się walka. Paul, który trenował całe życie, łatwo pokonuje przeciwnika i waha się przed zadaniem ostatecznego ciosu. Wszystkie pojedynki muszą zakończyć się śmiercią jednego z uczestników, więc chłopak odwraca wzrok i kończy walkę. Pakują byłego towarzysza i udają się do bazy. Film kończy się, gdy Pol widzi mężczyznę jadącego na czerwiu, a Czani mówi mu, że to dopiero początek.